Jeszcze trochę śmieszne. Radio obrotowe, to jest radio Conchita. Skandal w Sejmie. Pytlowanie, pyskowanie. Buntują się jak przeciwko Mojżeszowi, przeciwko sługom jachce. Buntują się, buntują. Sprowadzę złota i nakradli tych pieniędzy z Egiptu. Złota powinności i pytlują teraz. Szynka w kawałku rzeźnik 9,79 za kilogram. Oraz kawa Milona Bellarum aż 30% taniej. 5,55 za 250 gramów. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w kafe punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Ale gorąco. Słuchaj, a może by tak kupić nową lodówkę? Tak, i co jeszcze? I pralkę. A ja muszę to tylko przywieźć, wtargać na górę, rozpakować, podłączyć i uruchomić. Przecież Media Expert to wszystko zrobią. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup lodówkę lub pralkę i zyskaj dowóz z wniesieniem oraz podłączenie za złotówkę. Media Expert, włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokona je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. W Lidlu super okazja. Pieluszki Pampers Megabox, różne rodzaje, w super cenie. Tylko 84,99 za opakowanie. Tak, jedynie 84,99 za Megabox pieluszek Pampers. Lidl, co tydzień coś nowego. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play. I teraz z nową formułą Perfect Box. Prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz biznesowy Samsung Galaxy S8 już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 16. Czas na informację dnia. Komisja Europejska jest gotowa w przyszłym tygodniu rozpocząć procedurę przeciwko naszemu krajowi o naruszenie unijnego prawa. Grupa Wyszehradzka sprzeciwia się zmianom w unijnych przepisach o pracownikach delegowanych. Ruszyła kampania Wielki Powrót, czyli inicjatywa dotycząca repatriacji Polaków ze wschodu. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Komisja Europejska jest gotowa w przyszłym tygodniu rozpocząć procedurę przeciwko naszemu krajowi o naruszenie unijnego prawa, mówił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który dziś relacjonował unijnym komisarzom sytuację w Polsce. Ma to nastąpić, jeśli wprowadzane w Polsce reformy wymiaru sprawiedliwości zostaną zaakceptowane w obecnym kształcie. To próba propagandowo-medialnego nacisku, który nic nie przyniesie, bo Komisja Europejska nie uzyska jednomyślności w sprawie nałożenia na Polskę ewentualnych sankcji, mówi Ryszard Czarnecki z PiS. Komisja nie uzyska jednogłośności
dla ewentualnych sankcji w Polsce. To było zresztą widać już kilka godzin temu, gdy rozmawiano o tym na Radzie Europejskiej, gdzie 7 państw 27 członków Unii było przeciwne jakimkolwiek procedurom pożeranym przeciwko polskiemu rządowi. Traktuje tę aktywność medialną pana komisarza jako element pewnego szantażu, za którym żadne stricte polityczne nie pójdą. Z kolei posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz uważa, że z Brukseli płynie głos przyjaciół Polski i polskiej demokracji. Franz Timmermans mówił dziś, że Bruksela jest bliska wysłania wniosku do unijnych krajów o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia praworządności w Polsce. Do przyjęcia takiego wniosku potrzeba poparcia 22 z 27 krajów wspólnoty. Polska nie brałaby udziału w tym głosowaniu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej poinformował też, że zaprosił do Brukseli polskich ministrów spraw zagranicznych i sprawiedliwości w związku z przeprowadzaną reformą sądownictwa. Przypomnijmy, chodzi o ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych, które czekają na podpis prezydenta, a także o ustawę o Sądzie Najwyższym, której projekt jest teraz w Sejmie. Posłowie omówią go na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka około godziny 18. Grupa Wyszehradzka sprzeciwia się zmianom w unijnych przepisach o pracownikach delegowanych. W czasie spotkania premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Budapeszcie ustalono, że Węgry w imieniu całej czwórki będą w tej sprawie prowadziły negocjacje z Francuzami. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej chcą też, aby Bruksela zajęła się sprawą podwójnych standardów produkcji i dystrybucji żywności w krajach Unii Europejskiej. Podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Izraela w Budapeszcie premierzy czterech krajów poinformowali, że szef węgierskiego rządu Viktor Orban został przez nich wyznaczony do negocjacji z Francją. Zależy nam na tym, ażeby polityka dotycząca delegowanych pracowników opierała się na kompromisie, który nie zamknie rynku dla naszych firm. Mówiła w Budapeszcie polska premier Beata Szydło. Według propozycji Brukseli osoby wysyłane do pracy za granicą otrzymywałyby te same wynagrodzenia co lokalni pracownicy. Polska i pozostałe kraje regionu argumentują, że stracą na tym ich firmy. Premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej będą też domagać się od Brukseli zmian w sprawie tzw. podwójnych standardów żywności. Ale ludzie obranie nie mają. Obywatele w naszych krajach odnoszą wrażenie, że są obywatelami drugiej kategorii. Na przykład ta sama mielonka w tym samym opakowaniu w Niemczech zawiera mięso wieprzowe, a u nas resztki drobiu. W naszych krainach ma on jaki ekstrakt z Chin, mówił słowacki premier Robert Fico. To właśnie Słowacja i Węgry od wielu miesięcy domagają się zmian unijnych przepisów w tej sprawie. Polska podchodzi do sprawy ostrożnie, bo uważa, że jakość polskiej żywności jest bardzo wysoka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. Kraje Grupy Wyszehradzkiej będą też jedna z unijnych agencji, jakie po Brexicie muszą zostać przeniesione z Londynu, znalazła swoją siedzibę w jednym z państw regionu. Chodzi tu najprawdopodobniej o Węgry. Polska już wcześniej deklarowała, że nie będzie o to zabiegać, bo w Warszawie główną siedzibę ma już unijna agencja do spraw granic zewnętrznych Frontex. W radiowej jedynce oraz na antenie Polskiego Radia 24 rusza tak, kampania jakie mędy, zobacz. Mówili, że to są niektórzy młodzi posłowie, którzy się wcale nie odrodzili w niczym. Chamstwo. I oni chcieli, wiesz, jakąś kulturę. Chcieli widzieć jakąś kulturę. Kowalczyk podkreślił, że ogromnie ważne jest to, jak repatrianci zostaną przyjęci przez Polaków. Żeby tu w Polsce nie czuli się obco, żeby nasi mieszkańcy nie traktowali Polaków, którzy przyjeżdżają, że oto Ruskich tam przywieźli, bo czasami takie powiedzenia było słychać. Dyrektor radiowej jedynki Rafał Porzeziński zaznaczył, że przygotowane audycje to różne formy. Są słuchowiska, debaty i cykle programów. Na Kazachstanu to 13 takich naprawdę mocnych reportaży. Czeka nas również 28 audycji pod kryptonimem Alfabet Syberyjski. Władze szacują, że na przyjazd do Polski może się zdecydować w ciągu 10 lat około 10 tysięcy osób mających polskie korzenie, głównie z Kazachstanu i azjatyckiej części Rosji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Czas na pogodę. Do końca dnia w kraju słonecznie. Jedynie na krańcach wschodnich i południowych może padać przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na północy do 30 na południu. W górach również ciepło od 20. Cóż. Wracają się do prezydenta z oczekiwaniami, z prośbami, chociaż akurat w wypadku tej opozycji trudno tutaj formułować taką tezę, że oni o cokolwiek proszą, oni zawsze żądają w trybie takim natychmiastowym.
bezwarunkowy i bezwarunkowym, i to jeszcze wcześniej obrażając i to niejednokrotnie w sposób niezwykle grubiański i urągający elementarnej kulturze. Tak miało to wielokrotnie miejsce, chociażby w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy. No dzisiaj oczekują od niego tego weta. I tak jak mówię, no nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo przecież jest to tak jak Żydzi, nie? Trzymajcie się przykazań, trzymajcie się przykazań. A tak, drugie było wyrzucone, czwarte przesunięte, dziesiąte podzielone na dwie części i taka konstytucja, wiesz, przebijana, poraniona, wiesz, że tam z tej konstytucji nic nie zostało, no ale w słowie tylko zostało, że konstytucja. I tak samo tutaj, faryzeusze, saduceusze, cały naród. No to ten Mojżesz, nie będziemy słuchać Mojżesza, my mądrzejsi jesteśmy niż cały ten Mojżesz. Po co? Ja chcę przez nas też przemawia. Przez Mojżesza nie, bo on już jest stary i głupi. A wy młodzi jesteśmy, ambitne piranie jesteśmy. Męskie, silne. A, że nie damy się. Nie, nie. I ten zgiełk. Ale ty miałeś czarne noce białe, złoty stosy pomarańczy. Każdy ma na coś ten, taka całka jest. I wariatka jeszcze tańczy. Wiedzie o tym, że trzeba zdobyć Sejm, że trzeba protestować. No i jesteśmy świadkami już od kilku miesięcy, że demokratycznych partii politycznych siadają ramię w ramię człowieka, tak jak miało to miejsce przed miesięcznicą 10 lipca. Nie reagują, kiedy padają zapowiedzi nieposłuszeństwa obywatelskiego, zapowiedzi łamania prawa, zapowiedzi zrywania legalnych demonstracji, a w tym wypadku zapowiedzi uniemożliwienia normalnego procedowania nad ustawami w polskim parlamencie. Z jednej strony, panie marszałku, to wygląda właśnie tak, że ta strona opozycyjna nieustannie prowokuje i czasem pewnie uda się sprowokować posłów Zjednoczonej Prawicy. Czy zachowanie wariatki, niesamowite, co to da, co to da. Panie marszałku, z drugiej i nakradli, i nazwierali. Jest przyzywanie obrzydliwi. Chociaż wstali, mieszkać nazbierali. Czy państwo z drugiej strony mówią o dziennikarzy, o tym, że posłowie wystarczy, będą szli do więzienia, będą sądzeni. Jak krzyki, jak za zastosowanie prawo takie wobec zwykłych obywateli, wobec tych, którzy to mówią, no to obrazki znowu poszłyby w świat. To jest taki klincz w tej chwili. Tak jak ojciec mówi, że mamy do czynienia z taką nieustanną próbą gwałtownej. Nie patrzy do ludu. Naszych wyborców, naszych sympatyków przy okazji różnego rodzaju manifestacji, żeby tym prowokacjom nie ulegali, no ale z drugiej strony jesteśmy świadomi tego, że jest gdzieś pewna granica. Ta granica, jak chociażby w dniu wczorajszym, została przekroczona w stosunku do tego grubiańca i wręcz do niewyobrażalnego, takiego brutalnego zaatakowania naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, i zaatakowania go jeszcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i mamy tego świadomość. Mówiłem o tym, pisałem na portalach społecznościowych od 2 lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość przy okazji każdego posiedzenia Sejmu. Podkreślam, że to jest skandal. Można powiedzieć tak, że Jarosław Kaczyński przez kluby opozycyjne jest traktowany jak taka pozła wierzchowa, którą podkreślam, każda, nawet najgłupsza koza i przerwać, żeby przerwać to posiedzenie. W strażu parlamentarnym posłowie młodzi niejednokrotnie jeszcze przed 30 i w
sposób taki niezwykle arogancki, grubiański, żeby nie powiedzieć ostrzej, atakują człowieka, który 10 kwietnia 2010 roku w jednej tragedii stracił brata, wielu przyjaciół. Atakują go osobą, no, świetnie pamięci brata, używają, pozwalają sobie na bardzo takie niekulturalne. Panie Petru, podają, że to miłosierdzie. Panie Petru, po co ty jest Petru? No o to im chodzi przecież, o to im chodzi. Nic mi ja nic. Chodzi o to, że oni wiedzą najlepiej, że ten walec dnia, przez nasz kraj się toczy od 2000 lat. Koniaków jest na pięć. Cała sala to jeden poziom i mieszkań tych nakradli. Nie dzięki swojej pracowitości, wiedzy, uczciwości, talentom, tylko dzięki układom. Nie pozwolimy na to, żeby wam odebrali immunitet. Zwykła buta jest to chamstwo. O wariatku, kociołkę nie patrzy do lustra. Zostają pozbawieni emerytur w wysokości 10, czasami nawet kilkunastu tysięcy złotych i będą otrzymywali... Szalono! W sercu dręko! ...miał żyć za 2000 złotych. To gdzieś w tle... Panie Petro, po co tyle symetrów? ...dokonywane przez gospodarcze kierunki. Mamy świadomość tego, że bardzo obawiają się reformy wymiaru sprawiedliwości, bo wtedy ten blask, ten klucz niejednokrotnie tych środowisk ze środowiskami z niektórych sędziów, podkreślam niektórych, bo zdecydowana większość, jestem o tym przekonanym, to niezwykle uczciwi, prawi ludzie, ale którzy są też blokowani, nie mają możliwości awansu, bo te sitwy i te klany są tak mocne i tak powiązane, że ludzi młodych, wybitnych, zdolnych nie dopuszcza się w tym awansie, tylko dopuszcza się znajomych królika, także tu nie chodzi tylko i wyłącznie o takie złośliwości, czy tam dokuczenie. Tu chodzi o zupełnie coś innego, o doprowadzenie właśnie do takiej sytuacji, jak jej ojciec mówił, że opinia publiczna będzie miała poczucie jakby ciągłego chaosu, ciągłego zamieszania, ciągłego napięcia. I wtedy znowu powiedzą, że no, potrzebny tłuszcz, potrzebna ciepła woda w kranie, potrzebny spokój i będą realizowali ten spokój w ten sposób, że będą po prostu drenowali kieszenie emerytów, rencistów, osób młodych, tak jak robiono to przez 8 lat rządów tej chwili. To wszystko, z czym mamy do czynienia, to eskalacja, zarówno ta grudniowa, o której już tam Grzegorz Schetyna powiedział, że były to działania zamierzone i były to po prostu, mówiąc wprost, tłuszcz. I teraz te działania, to się mówi z dnia wczorajszego, to wszystko ma jeden wspólny ciąg logiczny. Najpierw zapowiedzi budowanie takiego napięcia. Media na konferencjach prasowych, tak, będziemy łamać prawo, wzywamy do nieposłuszeństwa. Później wzywanie ludzi na ulicę, wzywanie do manifestacji. Później wręcz łamanie prawa, tak, miało to miejsce ze zrywaniem miesięcznicy od kilku miesięcy przez ludzi niejakiego Kasprzaka, tak zwanych obywateli RP. Później pojawili się ich wokół posłów. Gdzieś w tle twarze byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, wojskowych służb informacyjnych, ludzi poprzedniego komunistycznego reżimu, ludzi mocno umocowanych dzisiaj w biznesie, również w wymiarze sprawiedliwości. I to wszystko jest dużo, dużo bardziej poważniejsze niż tylko takie złośliwości, że oto mniej czy bardziej durny młody działacz polityczny będzie wygadywał różne durnoty pod adresem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego czy polityków partii rządzącej. Z tym byśmy sobie poradzili. Tylko chodzi o coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Otóż to chodzi tak naprawdę o to, co zostało wyświetlone podczas tego wieczoru ze świecami, kiedy zebrali się pod Sądem Najwyższym, przy okazji upaskusili pomnik Powstania Warszawskiego tymi świeczkami. Ale tam wyświetlili taki napis. Nasz sąd. I o to idzie, żeby sąd był ich, nie narodu, żeby gospodarka była ich, a nie narodu, żeby szkolnictwo było ich, a nie narodu, żeby policja,
służby specjalne były ich, a nie narodu. No to również pani profesor, pani sędzia Gernot, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, też to wyraziła wprost, że dla nich suwerenem jest konstytucja. Ta konstytucja, która została uchwalona, podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, która została uchwalona głosami raptem kilkuset tysięcy więcej niż Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik wyborczy w ostatnich wyborach. Oczywiście my, jeżeli ta konstytucja jest dzisiaj obowiązująca, jej nie kwestionujemy, ale cały czas słyszymy, że ją łamiemy, naciągamy, a tak naprawdę chodzi o to, że my realizujemy to i konsekwentnie to przeprowadzamy, co Polakom obiecaliśmy. Panie marszałku, że oddamy państwo w ich ręce, że sądy będą narodu i państwa, a nie korporacji. Panie marszałku, już musimy kończyć, więc krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy ta ustawa utknie w komisjach, jak chciałaby tego opozycja, czy też system reformy zostanie doprowadzony do końca i ten ruch pana prezydenta pomoże w reformie, a nie zaszkodzi? Drogi ojcze, ja mogę zapewnić tylko jedno, że tak jak obiecaliśmy i zrealizowaliśmy program 500+, tak jak zrealizowaliśmy ustawę o Krajowej Radzie Sądów Powszechnych, wiele innych ustaw, tak samo dokończymy prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. No i następnie rzeczywiście te ustawy będą w rękach pana prezydenta. Czy pan prezydent je podpisze? Mam nadzieję, że tak, bo uwzględniliśmy jego poprawki. Mam nadzieję, że to, co obiecał zarówno prezydent Andrzej Duda Polakom w kampanii wyborczej i co obiecało Prawo i Sprawiedliwość, poczucie elementarnej sprawiedliwości, że przywrócimy sądy obywatelom, że sądy będą państwa i narodu, a nie kasty, jak samo o sobie mówią, nadzwyczajnych ludzi, w tym wypadku sędziów, i że sędziowie, tak jak uważam, w zdecydowanej większości są tego typu ludzi, będą uczciwie, rzetelnie służyć obywatelom, a nie własnej korporacji. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu, pan marszałek Joachim Brudziński, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A na zegarze 18 minut po 16, teraz aktualności Radia Watykańskiego. I ginę z udziałem wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, trwające w jerozolimskiej siedzibie papieskiego Instytutu Notre Dame. Odbywa się tam ono w ramach szkoły letniej zorganizowanej przez Rzymski Uniwersytet Europejski pod hasłem Żywa historia, Izrael i terytoria palestyńskie. Wśród uczestników forum są m.in. przewodniczący Międzynarodowej Rady Chrześcijan, izraelski rabin Dawid Rosen, znany w dialogu chrześcijańsko-żydowskim już od czasów pontyfikatu Jana Pawła II, czy palestyński filozof Sari Nusajbeh z Jerozolimskiego Uniwersytetu Al-Quds. Celem forum to ułatwienie skonfrontowania różniących się między sobą wizji, jak też wspieranie formacji młodych ludzi w perspektywie dialogu i znajomości dzielących ich różnic, powiedziała jego koordynatorka profesor Renata Salvarini. Wykłada ona historię chrześcijaństwa na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie. Znaczenie, jakie ma to spotkanie dla wyznawców trzech religii monoteistycznych, wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego franciszkański kustosz Ziemi Świętej, ojciec Francesco Pazzon. Każda z tych trzech społeczności ma własną wizję historii i związana jest z konkretnymi miejscami. Emblematyczny przypadek to na przykład wzgórze świątynne, będące równocześnie wzgórzem meczetów. W wizji muzułmańskiej stanowi ono trzecie co do ważności miejsce święte islamu, ale według wizji żydowskiej to miejsce, gdzie wznosiła się świątynia jerozolimska, a zatem najświętsze w dziejach judaizmu. Dla nas chrześcijan Jerozolima to przede wszystkim grób pański i Kalwaria. Zatem wizjami poszczególnych społeczności trzeba się w jakiś sposób dzielić, aby wyjść ze swoistego przekonania, że ktoś ma wyłączne prawa albo monopol na historię tego miasta czy jego kulturę. W tej perspektywie religie monoteistyczne z ich symbolami, postawami, a także konkretnym życiem, jakie prowadzą, mogą dać zasadniczy wkład i są do tego wezwane. Przełożony kustodii braci mniejszych podkreślił, że oprócz przedsięwzięć na wysokim poziomie naukowym, ważne są też inicjatywy kulturalne szczebla bardziej podstawowego. Jako przykład wymienił otwarty przez franciszkanów w Jerozolimie dział multimedialny Muzeum Ziemi Świętej. Zwrócił uwagę, że zwiedzające je wycieczki szkolne są w większości muzułmańskie.
W Indiach zamordowano zwierzchnika lokalnej wspólnoty protestanckiej w stanie Pendżab. Przedstawiciele kościoła uznali to za kolejny atak przeciwko tamtejszym chrześcijanom. Sultan Masih był pastorem pentekostalnej świątyni Bożego Kościoła w miejscowości Slemtabri. Nie miał wrogów ani konfliktów z sąsiadami. Kule dosięgły go przed kościołem, gdy rozmawiał przez telefon komórkowy. Zamachowcami było dwóch mężczyzn, którzy przyjechali pod kościół na motocyklu. Zamach spowodował protesty bliskich zabitego i członków jego wspólnoty, którzy na kilka godzin zablokowali pobliską autostradę, żądając wyjaśnienia zbrodni. Po incydencie władze wzmocniły policyjną ochronę kościołów, przyznały odszkodowanie wdowie po zamordowanym pastorze oraz zaoferowały jego dzieciom pracę. Miejscowy ordynariusz katolicki biskup Franco Mulacal uznał zamach za atak na całą wspólnotę chrześcijańską. Zaznaczył, że zabójcy dobrze wiedzieli, do kogo strzelają i że wydarzenie wstrząsnęło wszystkimi wyznawcami Chrystusa. Z kolei przewodniczący Wszechindyjskiej Rady Chrześcijan Sajan George potępił kulturę linczu i bezprawie, jakie panują na znacznym obszarze Indii, nakręcając spiralę nienawiści i bezkarności. My chcemy pokoju. Przemoc i zabójstwa są sprzeczne z nauczaniem każdej religii, stwierdził przedstawiciel indyjskich chrześcijan. Ludzie z Boko Haram to nieprzyjaciele ludzkości i nie wahają się zabijać także muzułmanów. Ich taktyka to popełnianie odrażających zbrodni przeciw niewinnej ludności cywilnej, aby jak najbardziej zwiększyć wpływy terrorystyczne na społeczeństwo, powiedział agencji Fides dyrektor biura prasowego diecezji Maiduguri w Nigerii, komentując ostatni zamach terrorystyczny w meczecie. Spowodował on śmierć co najmniej 8 osób. Ksiądz Gideon Obasogie dodał, iż terroryści z grupy Boko Haram w ostatnich miesiącach atakowali najbardziej zaludnione miejsca w mieście, a także targi i szpitale. Ich ataki są także odwetem za utworzenie przez mieszkańców organizacji samoobronnych, aby ograniczyć siłę rażenia terrorystów. Nawet przy całej naszej solidarności względem uchodźców, Libańczycy życzą sobie, żeby ponownie przemyślano możliwość procesu, który zapewniłby przybyszom bezpieczny powrót do ich ojczyzny. Takie wezwanie wystosował do prezydenta kraju Cedrów, patriarcha maronicki. Bishara Butros Rai użył tych słów w homilii na uroczystość świętego Szarbela, podczas mszy, w której uczestniczył szef państwa Michel Aoun. Kościelny zwierzchnik największej katolickiej wspólnoty Niewielkiego Libanu przypomniał, że obecność 2 milionów syryjskich uchodźców stanowi olbrzymi ciężar dla miejscowej ludności, zwłaszcza ekonomicznie. Powoduje to wzrost ubóstwa i zmusza młode pokolenia do emigracji. Bolesna kwestia uchodźców syryjskich na terytorium kraju Cedrów na nowo stała się głównym tematem dyskusji politycznej w tym bliskowschodnim państwie. Wzniecił ją przypadek wkroczenia libańskich sił zbrojnych do pewnych obozów, aby rozbroić tam grupy powiązane z opozycją przeciw Basharowi al-Asadowi, co doprowadziło do eskalacji przemocy. Wszystkich szerzących terror i śmierć wzywamy do zaprzestania rozlewu krwi, a także do zabiegania o pokój, dialog oraz pojednanie. Tak oświadczyło Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Środkowej Afryki. Biskupi państw tego regionu na zakończenie swojego spotkania wyrazili również solidarność oraz zapewnili o modlitwach za ofiary przemocy. Główny temat ich zebrania stanowił ekumenizm i dialog międzyreligijny. Hierarchowie nawiązali też do tajemniczej i tragicznej śmierci biskupa Jean-Marie Benoît Bali. 2 czerwca ciało ordynariusza Bafi w Kamerunie odnaleziono w rzece. O ile policja przypuszcza, że powodem śmierci było samobójstwo, miejscowy kościół obawia się, iż w tym przypadku miało miejsce morderstwo. Biskupi wezwali więc, aby odkryć i ujawnić prawdę na ten temat. Blisko 500 młodych ludzi przyjechało na tygodniowe święto młodzieży organizowane przez franciszkanów na Górze Świętej Anny. Spotkanie odbyło się pod hasłem Masz Talent. Jak podkreśla ojciec Kamil Tymecki, tegoroczny temat nawiązuje bezpośrednio do Księgi Rodzaju. Pan Bóg każdemu z nas
daje talent jak pierwszym ludziom, aby ponazywał pierwsze zwierzęta i tak dalej. No i też doszukanie się w sobie tego, że każdy z nas otrzymał od Pana Boga niesamowity dar, jakim jest talent, który posiadamy. I nie musi być to tylko jakiś talent manualny, fizyczny, ale także wiele, wiele innych, które po prostu trzeba w swoim sercu odszukać i nimi się też dzielić z innymi ludźmi. Mam na imię Asia i jestem na Święcie Młodzieży po raz pewnie szósty, siódmy. Pierwszy raz jak jechałam na górkę, to było tak, że u mnie w Wrocławiu było przygotowanie do bierzmowania i jakby franciszkanie przygotowywali. Powiedziane było, że przynajmniej raz na górkę w ciągu roku wszyscy przygotowani pojechać. Strasznie nie chciałam, trochę na siłę tu przyjechałam generalnie i mogę tak średnio. Ale okazało się, że nawróciłam się tutaj, bo wtedy to było mnie zwierzę tak w sumie, tak sobie. Młody człowiek jest takim człowiekiem, który często poszukuje właśnie tej odpowiedzi na pytanie, jak żyć, w jaki sposób postępować, jak też odnajdywać to swoje powołanie życiowe. A to niejednokrotnie wiąże się z tym, że najpierw muszę odnaleźć właśnie ten mój talent, który jest w moim sercu. I odnajdując go, wtedy łatwiej też mi gdzieś przychodzi dokonywać dobrych, odpowiedzialnych wyborów życiowych. Ania, jestem z Głubczyc, na Święcie jestem trzeci raz. Przyjechałam tutaj z powodu tego klimatu, który tu panuje, że można poznać dużo wartościowych ludzi, no i że można zrobić coś dobrego, można zrobić coś dla Boga, no można się też tak wyrwać i mi się wydaje, że to jest bardzo dobry sposób na spędzenie wakacji. Dwie minuty dla Kaju. W Poleńczyku przy sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości trwa wakacyjna ewangelizacja Bieszczadów. Wierni świeccy z całej Polski głoszą Ewangelię na bieszczadzkich ulicach i szlakach. Organizatorzy, Szkoła Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Przemyskiej, przygotowali pantomimy, scenki i krótkie uliczne przedstawienia. To wszystko ma zwrócić uwagę i sprowokować turystów do rozmowy o wierze. Jest to także okazja do złożenia świadectwa o swoim spotkaniu Jezusa i nawróceniu. Mówi o nim 23-letni Patryk, który doznał uwolnienia z narkomanii. Spojrzałem na krzyż, który wisiał u mnie w pokoju nad drzwiami. Powiedziałem, Jezu, oddaję się, bo ja sobie nie poradzę. I tylko tyle powiedziałem. I od tamtego czasu Jezus zmienia moje życie. Mam też doświadczenie tego, że Bóg troszczy się o mnie. To w taki normalny, fizyczny sposób, kiedy do Niego się zwracam. W Poleńczyku codziennie odbywają się również wieczorne spotkania, m.in. z aktorką Patrycją Hurlak. Zaplanowano inscenizację Drogi Krzyżowej oraz Wieczory Chwały nad Jeziorem Solińskim. Ewangelizacja zakończy się w niedzielę Eucharystią sprawowaną przez arcybiskupa Adama Szala, metropolitę przemyskiego. Do wyjazdu na misję przygotowują się stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ośmioro z nich pod koniec sierpnia wyleci do Etiopii. Tam będą pomagać w szpitalu i szkole. Obecnie wolontariusze szkolą się na obozach fundacyjnych. W tym gronie jest studentka medycyny Oliwia Owacka. Jesteśmy podzieleni na dwie sekcje, edukacyjną i medyczną. Sekcja edukacyjna będzie zajmowała się nauczaniem matematyki, angielskiego i informatyki, a sekcja medyczna będzie pomagała lekarzom w przychodni. To przychodnia, w której pracują siostry franciszkanki, mają bardzo dużo pracy. Każde ręce do pomocy się przydadzą. Młodzi spędzą w miejscowości Wasera 4 tygodnie. Szacuje się, że co trzeci mieszkaniec Etiopii nie potrafi czytać i pisać. Osoby tworzące sekcję edukacyjną chcą choć części z nich dać szansę na rozwój. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiecki, Dominikanin. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Kornelia, Ania, Krystian i Grzesiek. Dzisiaj kontynuujemy nasze audycje związane z świętymi, którzy się nawrócili, albo również z tymi, którzy dopiero kandydują na świętych. Poruszymy dzisiaj i przedstawimy Państwu historię m.in. życia Mateusza Talbota i historię Edyty Stein. Ania, może zaczniemy od Mateusza Talbota. Historia życia Mateusza Talbota pokazuje nam, że zwykli ludzie mogą robić rzeczy niezwykłe. On, alkoholik, jest dzisiaj kandydatem na świętego, wzorem i orędownikiem dla wszystkich, którzy zmagają się z nałogiem alkoholizmu. Podobnie jak syn marnotrawny z ewangelicznej przypowieści postanowił zmienić swoje dotychczasowe życie i stanąć w prawdzie przed Bogiem i z pokorą powiedzieć: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Po 16 latach picia wybrał drogę nawrócenia do Boga, a potem doskonalił swoje życie w całkowitej abstynencji. Tak, Mateusz Talbot, trzeba tutaj też przybliżyć, że urodził się w Dublinie i było to w roku 1856. No ale widzimy, że tak jak z pozostałymi świętymi, tematy są nadal aktualne, czyli możemy je równie dobrze przypisać do dzisiejszego życia. No, prowadził dość proste życie, tak? Pochodził z wielodzietnej rodziny, był ochrzczony. Było ich 12, tak? Tak, było, miał 11 rodzeństwa i rodzice Mateusza byli ludźmi bardzo religijnymi. Natomiast matka nigdy nie spożywała alkoholu, za to ojciec go nadużywał, czyli tutaj też takie współczesne zdarzenia, kiedy ten jeden z rodziców nadużywa alkoholu, no i dzieci się na nim wzorują. Tak, też w jego życiorysie było wspomniane, że on często chodził do pubu i nawet czekał, aż ktoś mu postawi tego drinka, bo twierdził tak, że jeżeli on jest dobry dla innych, to inni też w sumie powinni tym samym odpłacać, i czekał, no, żeby tylko napić się alkohol. Ale jaki moment w jego życiu sprawił, że on się nawrócił? Ja tutaj zacząłbym też od takiej rzeczy, właśnie to, co mówiliście wcześniej, że jego ojciec pił, ale to nie było takie picie, jakie my możemy znać z dzisiejszych realiów, tylko po prostu ojciec zabierał synów ze sobą do pubu i od najmłodszych lat pili razem, tak? Przecież wiemy doskonale, że Mateusz, kiedy podjął swoją pierwszą pracę jako goniec w składzie win w wieku 12 lat, no to w ciągu krótkiej przygody z tą pracą całkowicie uzależnił się od alkoholu, tak, w tak młodym wieku. A jak przeżył tą swoją duchową przemianę w wieku 28 lat, wydawałoby się, no, młody człowiek, niewiele nam brakuje do tego wieku, a on ponad połowę życia spędził już, no, będąc uzależnionym od alkoholu. To może ja wrócę do tej przemiany, o którą pytała Kornelia. Otóż, tak jak wcześniej wspomnieliście, często właśnie przesiadywał przed gospodą i czekał, aż mu ktoś postawił właśnie drinka, i w pewnym momencie nikt nie zaproponował mu właśnie drinka i nawet wyśmiano go, obrażono go, ponieważ jeden z przechodniów powiedział do niego obraźliwe słowa, i wtedy właśnie poczuł wstyd, poczuł zniesmaczenie do samego siebie i postanowił zmienić swoje życie, no i rozżalony i trzeźwy wrócił do domu. Tak, i on chyba wtedy nawet, może to nie był chyba nawet jeden z przechodniów, tylko nawet jego koledzy, tak, z którymi się trzymał wcześniej, i w momencie, kiedy sam potrzebował pomocy, no nie uzyskał jej. I myślę, że to też jest bardzo częste w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach. Jeżeli coś dajemy, to mamy dużo przyjaciół, tak, jeżeli dysponujemy jakimś majątkiem, a w momencie, kiedy przestajemy mieć pieniądze i potrzebujemy czyjejś pomocy, nagle przyjaciele odwracają się od nas. No, ale tutaj w tym wypadku akurat dobrze, że ten przyjaciel chyba się odwrócił. Też właśnie z relacji znajomych, przyjaciół wiemy, że cała rodzina Talbotów w ciągu 20 lat małżeństwa przeprowadziła się 11 razy ze względu właśnie na to, że nikt nie chciał, no, mieć takich sąsiadów. Czyli
no, większość z nas mieszka z sąsiadami, powiedzmy, w jakichś tam dobrych stosunkach, niektórzy w gorszych, niektórzy mieszkają w blokach, wiedzą, jak to jest, jak się ma hałaśliwego sąsiada i skoro oni praktycznie co dwa lata musieli zmieniać miejsce zamieszkania, bo sąsiedzi mieli dość, no to, to musiało naprawdę wyglądać nieciekawie tutaj, bo tak sobie mówimy, o, uzależnienie od alkoholu, to jest bardzo bagatelizowane, że no dobra, jak już ktoś jest, powiedzmy, biedny i uzależniony od alkoholu, to tak jaskrawo widać, ale wśród nas, wśród naszego społeczeństwa jest bardzo dużo osób, które stać na takie uzależnienie, które z pozoru to uzależnienie nie prowadzi do, powiedzmy, czegoś takiego złego i widocznego, tak? Tylko no, gdzieś te dramaty rozgrywają się w zaciszu domów. Nie jest to tak rozwlekane na, i uwydatniane na światło dzienne, prawda? Bo no, trzeba chyba też powiedzieć, że nie trzeba być alkoholikiem. Nie są alkoholikami tylko ci, na przykład, którzy, nie wiem, się staczają albo którzy chodzą pijani cały dzień. Wystarczy, no, że nawet jeden kieliszek podobno sobie codziennie wypije, no ale musi, to już jest no, alkoholik, tak? I tutaj też trzeba powiedzieć, że w tym samym momencie, po tym wydarzeniu, jak wyśmiali go koledzy tego Mateusza, on wrócił do swojej matki, która modliła się cały czas za niego i oznajmił jej, że złoży ślubowanie trzeźwości. Czyli to też jest taki dość poważny krok dla alkoholika, który do tej pory pił cały czas, czyli jest uzależniony i nagle tego samego wieczoru idzie i składa ślubowanie trzeźwości, no, które zobowiązuje go do tego, że już nie może ruszyć z tego alkoholu. To jest na pewno ciężki, bo... No i radykalny krok. Radykalny, czyli to jest ta sama pokuta, tak? Tutaj wcześniej mieliśmy przypadki, gdzie wychodzono na pustynię, tak? Żeby odpokutować swoje grzechy, a tutaj trochę taki bardziej przyziemny, no według mnie bardziej przyziemny przypadek, gdzie no, ktoś po prostu pokutuje poprzez to, że odstawia całkowicie to, od czego był uzależniony. No to pokazuje właśnie, jak trafna jest ta definicja nawrócenia, którą żeśmy przytoczyli w naszej pierwszej audycji, no, czyli diametralna zmiana życia i przyjęcie zupełnie innych wartości, tak? Odwrócenie się, całkowite odcięcie się od tego, co było wcześniej. On też w jego biografii czytamy, że z początku oczywiście to odstawienie alkoholu było bardzo ciężkie, no bo tak, ojciec pił, bracia pili, tak, koledzy pili, wszyscy wokół niego cały czas spożywali alkohol i no, on w pewnym momencie też miał takie myśli, także no, jak się z tym uporać, z tym, że on cały czas pragnie tego alkoholu i w jaki sposób unikać alkoholu i jakich użyć środków, no, by dotrzymać przyrzeczenia abstynencji. No i zrozumiał, że sam sobie chyba jednak nie da rady, tak? No ale też właśnie Mateusz sobie bardzo mądrze podzielił, można powiedzieć, czas, bo no, najważniejsze przy walce z jakimś uzależnieniem, pokusą jest gospodarowanie czasem, tak żeby nie mieć po prostu czasu wolnego, czasu na to, żeby ta pokusa przyszła. No i on sobie podzielił właśnie ten czas między pracę, modlitwę, czytanie książek. Nigdy nie nosił przy sobie pieniędzy, tak żeby jak już ta pokusa go najdzie gdzieś na mieście, powiedzmy w drodze do pracy czy z pracy, jak ma chwilę czasu albo jest zmęczony po gorszym dniu, to żeby po prostu nie miał za co kupić tego alkoholu. Zmienił swoje otoczenie i znalazł przyjaciół, co do których był pewien, że mu nie postawią, tak? I no, można powiedzieć, że wyeliminował praktycznie wszystkie takie źródła tego uzależnienia. I co warto wspomnieć, on zaczął również uczęszczać codziennie do kościoła, tak? I tą walkę swoją z alkoholem toczył z pomocą Najświętszego Sakramentu, mszy, które no, oddalały go od w ogóle jakiejkolwiek pokusy. Chociaż no, ja szczerze mówiąc nie miałam nigdy styczności z alkoholikami i nie wiem, jaka to może być pokusa, jak duża, no ale podejrzewam, że na pewno musi być wielka, skoro no wiadomo, trzęsawki różne występują i człowiek nie jest w stanie wytrzymać. No i tutaj znowu mamy też mądre działanie Mateusza, bo powiedzmy tak jak wieczorem się zwykle wychodzi do pubu, no to tak wieczorem można pójść do kościoła, zamienić to miejsce upadku na miejsce wzrostu duchowego, więc no po prostu trzeba atakować, że tak to ujmę, przeciwieństwem.
Tak, no, to myślę, że taki dobre trochę zakończenie tej pierwszej części. My teraz zapraszamy na piosenkę i wracamy już za chwilkę. Walczyła z prawem i sprawiedliwością przy pomocy ulicy i zagranicy. I te wystąpienia liderów totalnej opozycji do różnych gremiów europejskich pokazują, że to właśnie Unia Europejska jest tym orężem w walce przeciwko prawu i sprawiedliwości. Poseł Skurkiewicz uważa, że gdyby Polska wychodziła z kręgu państw demokratycznych, to manifestacje, które odbywają się pod Sejmem i Pałacem Prezydenckim, nie miałyby racji bytu. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, znieważenia funkcjonariusza publicznego na służbie oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Jarosława Kaczyńskiego zapowiedzieli posłowie opozycji. Chodzi o słowa, jakie z trybuny sejmowej wypowiedział wczoraj prezes PiS. Była to reakcja na wystąpienie posła PO Borysa Budki, który mówił, że dopóki był Lech Kaczyński, to jego brat nie odważył się podnieść ręki na wymiar sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w odpowiedzi mówił: wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami. Dziś posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u wystąpili w tej sprawie na konferencji prasowej. Borys Budka powiedział, że nie ma zgody na to, aby, jak to określił Jarosław Kaczyński, był osobą nietykalną. Nie ma zgody na kłamstwo, nie ma zgody na to, by pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, 96 osób w dalszym ciągu przez Jarosława Kaczyńskiego była wykorzystywana do celów politycznych i by bez żadnych, ale to żadnych konsekwencji mógł kłamać, zarzucać morderstwo z mównicy sejmowej i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej dodała, że zawiadomienie do prokuratury będzie, jak to określiła, testem dla instytucji państwowych. Zobaczymy, jak się zachowa prokuratura w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy, czy rzeczywiście poszczególne instytucje są przejmowane przez PiS po to, aby zapewnić bezkarność właśnie takich posłów jak Jarosław Kaczyński. Więc zobaczymy, czy prokuratura skieruje akt oskarżenia do sądu. Politycy opozycji dodali, że każdy z posłów, który poczuł się urażony słowami Jarosława Kaczyńskiego, złoży na gruncie kodeksu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko prezesowi PiS-u. W wywiadzie dla Telewizji Polskiej dziś wieczorem prezes tłumaczył, że musiał zareagować na przywoływanie w takim kontekście postaci Lecha Kaczyńskiego. To był imperatyw moralny, podkreślił Jarosław Kaczyński. Kiedy zaczęto używać nazwisko mojego brata, to doszedłem do wniosku, że jednak pewna miara jest przekroczona. Dlaczego? No dlatego, że używają tego nazwiska ludzie, którzy są członkami, działaczami, często eksponowanymi działaczami formacji politycznej, która mojego brata w sposób niebywały, haniebny atakowała, kiedy był
prezydentem. Ja atakowała wtedy, kiedy już zginął tragicznie w formacji, która go niszczyła i która moralnie, podkreślam moralnie, odpowiada za jego śmierć. Prezes wyraził również nadzieję, że partii rządzącej uda się przeprowadzić reformę sądownictwa. Tymczasem poseł PiS Stanisław Piotrowicz ocenił, że opozycja jest zainteresowana tym, by destabilizować sytuację w państwie, wywoływać burdy i awantury. Mówił o tym w radiowej Trójce. Skomentował również wczorajsze wystąpienie prezesa PiS skierowane do opozycji. Bardzo mi się podoba sformułowanie jednego z publicystów, że wypowiedź prezesa Kaczyńskiego o zdradzieckich mordach z pewnością nie była elegancka, ale merytorycznie trafiła w sedno. Zdaniem posła Piotrowicza opozycja, która jak mówił rozpętała przemysł pogardy i nienawiści wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dziś przewrotnie i cynicznie przywołuje jego wystąpienia. Podsumowanie dnia. W podsumowaniu dnia kolejne wiadomości. Referendum edukacyjne mogłoby się odbyć 17 września. Sejmowa Komisja Ustawodawcza przygotowała projekt uchwały w tej sprawie. Posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas mówi, że opozycja będzie chciała wprowadzenia głosowania w sprawie referendum edukacyjnego do jutrzejszego porządku obrad Sejmu. Jako klub Platformy, ale też wszystkie kluby opozycyjne, bo myślę, że i klub Nowoczesnej i PSL-u do tego się przyłączy, będziemy żądać tego, aby to głosowanie jutro się odbyło, bo to jest jedyny moment, kiedy realnie będzie można jeszcze we wrześniu to referendum przeprowadzić. Komisja została zwołana na wniosek opozycji i dyskutowała tylko nad projektem uchwały Sejmu, a nie nad zasadnością przeprowadzenia referendum. Wiceminister edukacji Marzena Machałek wyjaśnia, że reforma edukacji weszła już w życie. Pierwszy etap reformy jest za nami. Szkoła już od 1 września funkcjonuje w nowej strukturze, z nowymi podstawami i w nowej rzeczywistości. I życzę, żeby ona była udana. Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz jego zwolennicy, rodzice i nauczyciele oraz organizacje społeczne. Pod wnioskiem zabrano 910 tysięcy podpisów. Pytanie referendalne miałoby brzmieć, czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmian taryf za dostarczenie wody oraz za odbiór ścieków od mieszkańców w 2018 i 2019 roku. Stanowi jedna z poprawek, jakie zaproponowały senackie komisje do prawa wodnego, które wczoraj przyjął Sejm. Senatorowie chcą też obniżenia możliwej maksymalnej opłaty, jaką można pobierać za wodę i odprowadzenie ścieków. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w czerwcu wyższa niż rok wcześniej. Tak wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny. Oba wskaźniki wzrosły odpowiednio o 4,5 oraz o 6%. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski zwraca uwagę, że wciąż rośnie konsumpcja Polaków. Jest to główny motor wzrostu gospodarczego i dane za czerwiec to potwierdziły, chociaż sam wynik czerwca był nieco słabszy niż w maju. Natomiast patrząc na cały kwartał, wzrost pozostał solidny, chociaż również nieco słabszy niż w pierwszym kwartale, czyli konsumpcja jest mocna, natomiast jej dynamika jest nieco poniższa, co pokazuje pewne tendencje stabilizacyjne w zakresie popytu konsumpcyjnego. Zdaniem eksperta dane o produkcji pokazują poprawiającą się kondycję branży budowlanej. Produkcja budowlano-montażowa ogółem wzrosła o 12,9% w ujęciu odsezonowanym. Jest to najwyższy wzrost od marca 2014 roku, czyli widać wyraźną poprawę koniunktury w budownictwie. W tej części infrastrukturalnej wzrost produkcji był bliski 30% rok do roku, czyli potwierdza to wcześniejsze oczekiwania, że wyższe wykorzystanie środków unijnych będzie napędzało inwestycje. W porównaniu do maja produkcja przemysłowa była wyższa o 2,7%, a sprzedaż detaliczna o 0,9%. Będzie więcej pieniędzy na leczenie. Pełniący obowiązki prezesa NFZ Andrzej Jacyna uruchomił ponad 730 milionów z rezerwy ogólnej funduszu. Wczoraj minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w porozumieniu z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim zatwierdził zmianę planu finansowego NFZ na ten rok. Dzięki temu środki na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ wzrosną o ponad 1,4 mld złotych. Pieniądze te trafią do oddziałów funduszu, powiedziała Magdalena Szefernaker z Biura Komunikacji Społecznej NFZ. Zmiana planu finansowego NFZ pozwoli na zabezpieczenie finansowania świadczeń
na świadczenia w ramach sieci szpitali, a także na świadczenia poza siecią szpitali. Dokładnie na co będą przekazane środki, decydują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ-u. Dzięki zmianie planu finansowego będzie można również zrealizować zapowiedzianą przez prezesa funduszu obietnicę podwyżki wyceny świadczeń. W sumie w tym roku budżet NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej zwiększy się o prawie 2 200 milionów i będzie wynosić ponad 74 miliardy 288 milionów złotych. Zmieniamy temat. Jest postępowanie prokuratorskie oraz reakcja ministra obrony w sprawie oficera zatrzymanego 2 dni temu w Grudziądzu po prowokacji łowcy pedofilów. Pułkownik Robert O. decyzją ministra obrony narodowej nie jest już szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Został zdjęty ze stanowiska i przeniesiony do rezerwy kadrowej. Usłyszał też zarzut nakłaniania małoletniej do odbycia stosunku płciowego, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu Marcin Liczneski. Żandarmeria Wojskowa w Grudziądzu pod nadzorem prokuratury rejonowej w Grudziądzu prowadzi dochodzenie przeciwko Robertowi O., któremu stawiono zarzut występku z czynu polegającego na nakłanianiu osoby małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego za pośrednictwem środków teleinformatycznych wymienionego przesłuchano w charakterze podejrzanego wobec Roberta O. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru przełożonego wojskowego nad to poręczenie majątkowe w kwocie 5000 zł oraz zastosowano zakaz opuszczania kraju. 52-latek został zatrzymany przez policję w jednym z marketów, kiedy czekał na umówione wcześniej spotkanie z 14-latką. Mężczyzna został przekazany żandarmerii wojskowej. Instytut Pamięci Narodowej podsumował ostatni etap prac prowadzonych w celu odnalezienia szczątków zamordowanych przez UP polskich bohaterów. Ich ciała komuniści potajemnie zakopali na tzw. łączce w latach 40. i 50. W ciągu ostatnich 5 lat wydobyto wszystkie szczątki, głównie więźniów więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. IPN poinformował też o rozpoczęciu kolejnych prac. Wszystkie szczątki opuściły już łączkę. W poniedziałek uroczyście odprowadzono je z cmentarza wojskowego na Powązkach, ale w dalszym ciągu będą jeszcze poddawane badaniom genetycznym. Dziś profesor Krzysztof Szwagrzyk powiedział, że obszar łączki jest przebadany i wszyscy zostali wydobyci z ziemi. Często w naszych działaniach mieliśmy do czynienia z przestrzelonymi czaszkami. Mamy dowód na to, że w wielu przypadkach zidentyfikowaliśmy katyńskie metody uśmiercania. Nie mamy żadnych wątpliwości, że są to więźniowie straceni w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Bardzo częsty obraz naszych działań na łączce to zniszczone fragmenty szczątków ludzkich. Kilku, czasem kilkunastu ludzi wrzuconych gdzieś do jednego dołu. W ostatnim etapie prac odnaleziono według założeń szczątki blisko 100 więźniów, ofiar terroru komunistycznego. W latach 80. koparkami kopano doły w tym samym miejscu w celach nowych pochówków, a ziemię z uszkodzonymi szczątkami wykorzystano do zasypania przestrzeni między grobami. Dlatego w ostatnim etapie prac odnaleziono tylko 4 pełne szkielety, 29 szczątków ludzkich, które stanowią pewną odrębność i około 5 tysięcy fragmentów luźnych szczątków ludzkich. Nie potwierdziły się natomiast przypuszczenia pracowników IPN co do lokalizacji szczątków rotmistrza Witolda Pileckiego i generała Augusta Emila Bildorfanila w konkretnych miejscach na łączce. Tożsamość odnalezionych osób, których szczątki wydobyto, potwierdzą badania genetyczne. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek, podkreśla, że szczątki żołnierzy wyklętych zasługują na miejsce godnego pochówku. Teraz rzecz najważniejsza, żeby godnie ich pochować, bo oni godności nigdy nie stracili, ale żeby pochować ich tak, jak naszych bohaterów. Maria Leśnikowska, córka Tadeusza Leśnikowskiego, liczy na to, że spośród szczątków wydobytych z ziemi na łączce uda się odnaleźć jej ojca. Profesor Szwagrzyk powiedział mi, że na pewno zostaną odnalezione, ponieważ wszystkie osoby rozstrzelane na Rakowieckiej zostały przewożone tu, chyba że mogą być jeszcze na dziedzińcu więzienia, bo tam też chowano w późniejszych latach. W związku z tym daje mi nadzieję, że może szczątki ojca odnajdę. Bardzo bym tego pragnęła. W uroczystości odprowadzenia szczątków polskich bohaterów z łączki uczestniczył także Marek Franczak, syn Józefa Franczaka-Lalka. Ze wzruszeniem i zarazem z radością, bo tyle lat zapomnienia, skazani na wieczne niepamięć, a okazuje się, że wracają. Wracają jako bohaterowie, nie jako bandyci wyklinani przez tyle lat. Od dziś prowadzone są poszukiwania w 3 nowych miejscach. Na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, w Konkoletnicy na Lubelszczyźnie i okolicach Solecznik na Wileńszczyźnie. Poszukiwania trwają także na Opolszczyźnie, w okolicach Grodkowa. Ewa Tylus, Polskie Radio. Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polskie Radio rozpoczynają akcję Wielki Powrót. Jej głównym celem jest przedstawienie losów Polaków ze wschodu i informowanie o znowelizowanej ustawie repatriacyjnej.
Polacy, potomkowie repatriantów, którzy zdecydowali się na powrót do ojczyzny, liczą przede wszystkim na lepsze życie. Jedną z repatriantek jest Antonina Grabowska. Wybrałam powrót do ojczyzny. Tutaj jest moje korzenie, mój język i mam nadzieję, że ktoś na mnie tutaj czeka. Z szacunków rządu wynika, że m.in. około 15 tysięcy Polaków z Kazachstanu chce przyjechać do Polski. Wprowadzone przez Radę Ministrów zmiany w prawie ułatwiają powrót i możliwość usiedlenia się w Polsce. Zmiana prawa to nie wszystko. Musimy jeszcze przygotować społeczeństwo na powrót repatriantów, mówi minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Chodzi o to też, żeby nasi rodacy byli tutaj ciepło przyjęci, przede wszystkim. Swoi. Tylko do końca tego roku na antenach Polskiego Radia zostanie wyemitowanych około 80 audycji prezentujących losy Polaków ze wschodu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Przenosimy się do Budapesztu. Kraje Grupy Wyszehradzkiej i Izrael stworzą grupę roboczą do spraw walki z terroryzmem. To jedno z ustaleń po spotkaniu premierów czterech krajów z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. Kwestie bezpieczeństwa były jednymi z najważniejszych tematów rozmowy w stolicy Węgier. Po spotkaniu z premierami czterech krajów w węgierskiej stolicy Benjamin Netanyahu podkreślał, że islamski terroryzm dotyka już nie tylko Bliskiego Wschodu, ale i Europy. Zaproponował stworzenie grupy roboczej do współpracy w tej sprawie. Izrael ma szczególną rolę. Jest jedynym zachodnim krajem w regionie i jedynym w regionie, który jest w stanie walczyć z tym wielkim niebezpieczeństwem, przed jakim wszyscy stoimy. Od ponad 70 lat, od kiedy na Bliskim Wschodzie powstało państwo Izrael, toczy się konflikt z Palestyńczykami. Od początku XXI wieku izraelskie wojsko kilkakrotnie mierzyło się z palestyńskimi powstaniami, a także z wojnami w strefie Gazy. Od niemal dwóch lat dochodzi też do palestyńskich ataków nożowników. Polska premier Beata Szydło mówiła w Budapeszcie, że kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą też wspierać